Zapraszam Was do testu nowego Forda Focusa ST-Line. Jedziemy! Najpierw zrobimy sobie taki walk around wokół auta, w którym to opowiem Wam o nowym Focusie ST-Line, a potem będą wrażenia z jazdy. Znacie może takie określenie motoryzacyjne jak sleeper? Sleeper to jest taki samochód, który nie wygląda, a dobrze jedzie. Przypuśćmy stary Volkswagen Passat w kombi, który ma 500 koni. No to Focus jest antysleeperem. Wygląda na te 300 koni, tymczasem mamy tutaj przejaw naszej europejskiej ekologii, czyli pod maską silnik benzynowy 1.0 EcoBoost z miękką hybrydą o mocy 155 koni mechanicznych. No, antysleeper. Jeśli chodzi o osiągi, to nieźle, bo pierwszą setkę osiąga w 9 sekund i rozpędza się do 208 km na godzinę. Jeszcze powiem Wam o zmierzonym przeze mnie spalaniu. W zakorkowanym Krakowie spalił mi średnio 8,9 litra, przy 90 km na godzinę średnio 5,4 litra, przy 120 6 litrów i przy 140 7,4 litra. No mały silnik, no to i mało pali. Jeszcze z takich ciekawostek o silniku to rozrząd jest tu na łańcuchu, jest tu też system dezaktywacji jednego z trzech cylindrów. Tak, dobrze słyszycie. Auto ma trzy cylindry, i jeden jeszcze z nich się odłącza i sobie popyla na dwóch. Często pytacie mnie, jak to jest z tymi silnikami 1.0 EcoBoost, czy warto kupić auto z takim silnikiem. Otóż EcoBoosty 1.0 z początków produkcji, czyli lata 2012-2015, miały pewne swoje problemy, chociaż i tak widzimy na rynku egzemplarze, które przejeżdżają 300 tysięcy km. Obecne jednostki już są dopracowane, mimo wszystko zaleca się skrócenie interwału olejowego do 10 tysięcy km, żeby nam po prostu auto dłużej służyło. Dajcie znać w komentarzu, czy mieliście do czynienia z 1.0 EcoBoostem i co o nim myślicie. Bardzo ładne felgi, oponki Michelinki Primacy 4, ale kurka wódka, czemu nie ma czerwonych zacisków? Przecież w Focusie ST właśnie takie są i bardzo by tutaj pasowały. Pierwsze co bym zrobił po odbiorze z salonu, to pomalował farbą te zaciski na czerwono. Wreszcie w tej generacji Focusa kierowca ma gdzie trzymać swoje prawe kolano, bo w poprzednich wersjach to połączenie tunelu środkowego z deską było na tyle takie masywne, szerokie, że no nie można było wygodnie rozłożyć nóg. Jeśli chodzi o fotele, to możemy sobie dopłacić 1900 zł i będziemy mieli takie z certyfikatem zdrowych pleców AGR. Polecam, naprawdę są wygodne i bardzo łatwo znajdujemy na nich odpowiednią pozycję podczas jazdy. Kierownica Focusa jest gruba, mięsista, rasowa, podgrzewana, no i świetnie wygląda i jest bardzo wygodna w trzymaniu. Materiały użyte we wnętrzu są przyzwoicie dobre. Chociaż znalazłem jeden mały minusik, moja testówka pomimo, że miała mały przebieg, bo tylko około 2000 km, to zauważyłem, że coś mi trzeszczy tutaj z okolicy mocowania pasa. Jakieś po prostu świerszczyki tam chyba wleciały. Możecie to sprawdzić przy oględzinach auta, bo nie wiem, czy to ten konkretny egzemplarz tak ma, czy wszystkie. System infotainment Focusa to Sync 4 z ekranem 13,2 cala. Jest on sparowany z opcjonalnym nagłośnieniem Bang & Olufsen. Ja się pod tym systemem multimedialnym podpisuję obydwoma rękoma i nogoma, bo jest naprawdę dobry i intuicyjny. Na tyle, że włączasz i od razu umiesz go obsługiwać. Jak chciałem włączyć nawigację przez Android Auto, to momentalnie mnie połączyło nawet nie wiem kiedy. Także no, świetny jest.
Wirtualne zegary mają dobrą grafikę, są też wersje Focusa ze standardowymi zegarami, jeśli takie lubimy. Miejsca na nogi i na głowę w tylnym rzędzie jest naprawdę sporo, także mamy będą zadowolone siedząc z pociechami. I przechodzimy do bagażnika. Bagażnik ma 608 litrów, bez wspomnianego systemu nagłośnienia Bang & Olufsen. A że my go mamy, no to bagażnik zmniejsza się nam do 541 litrów. Wystarczająco dużo, żeby zapakować się na wakacje z całą rodziną. Kosiareczka 1.0 EcoBoost jest bardzo zrywna. Nie brakuje jej mocy, także i przy wyprzedzaniu na autostradzie. Fajnie się wkręca na obroty w trybie sport, no i ma dobrą kulturę pracy. Jeśli chodzi o wyciszenie, to jest tak adekwatnie do tego segmentu. Auto jeździ na wspomnianych Michelinach Primacy 4, które są na ogół ciche, no tutaj było je trochę słychać. Focusami zawsze jeździło się dobrze i tym razem jest podobnie. Auto dobrze przyspiesza, zawieszenie i układ kierowniczy są precyzyjne, także to tyle na temat moich wrażeń z jazdy. Focus w tej wersji jest praktycznym, ekonomicznym, takim poprawnym autem dla rodziny, fajnie rasowo wygląda, no i ma świetny system Sync 4. Ile kosztuje ten piękny, rasowo wyglądający anti-sleeper Focus ST-Line z 2022 roku? Za naszą testówkę trzeba zapłacić około 139 tysięcy zł. Chciałbym podziękować PGD, czyli Polskiej Grupie Dealerskiej, do której należy salon Forda Eurocar w Krakowie, za to, że udostępnili mi to auto. Pracuje tam bardzo fajna ekipa, która Wam chętnie na pewno pomoże przy doborze auta, czy nowego, czy też używanego. Chciałbym serdecznie podziękować Marcinowi ze Skawindrone. Marcin robi naprawdę bardzo dobrą robotę. Oraz 15-letniemu Pawłowi, który zmontował ten filmik. Paweł dopiero zaczyna swoją przygodę z montażem, ale myślę, że robi to już teraz na bardzo dobrym poziomie. No i na koniec standardowy youtuberski tekst, czyli jeżeli się podobało, to łapa w górę, suby, lajki, komcie. Jeśli się nie podobało, to też łapa w górę i suby, lajki, komcie. I widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Nareczka. Jeszcze mam dla Was takiego backstage'ika. Zobaczcie, jaką ładną bluzę kupiła mi mama i żona. Hashtag sprawdź, że mi auto. To moja firma. Dziękuję mamo, dziękuję żono.